Siema, bawimy się w kucharza, bierzemy zupę, tak, zaraz zrobimy zupę, bar czerwony. Zajebiście to zrobiłem, mamo. Dobra, nieważne, i tak to zjem. Otworzyło mi się. Ale tak, żeby zrobić taki barszczyk, to idziemy do kuchni. O tak. Cześć, babciu. Tam pozbieraj. Zaraz pozbieram, stawiamy wodę. A bo nie, za mało chyba. Chociaż nie. Bierzemy szklaneczkę, o, kubeczek. Nalewamy wody z kranu. Taki kubeczek, co ty brudny. Wlewamy go tutaj. Można teraz stawić wodę. O. Tak, kubeczek można schować. Bierzemy miskę. Idziemy, nie wale. Idziemy, idziemy, idziemy. Robimy tutaj, o. Bierzemy tu, stawiamy. Tutaj. Zawartość tego szajcu pognieczonego w ten sposób. Wrzucamy tu. Chwila, moment. Muszę zrobić tak, nic nie widzicie zapewne. No bo kawałek tylko widzicie, o. Tu. Mamy teraz coś takiego. To jest potrzebne, bo to jest ten cały barszcz. Troszeczkę możemy tu jeszcze pognieść to w ten sposób. O, bardzo ładnie. Specjalny odcinek Sebek w kuchni. W kuchni, w pokoju robi ten... Robi sobie jedzenie, bardzo zdrowe zresztą. Tak się powinniście wszyscy odżywiać, jak ja. O, tutaj bierzemy sobie stąd. Wsypujemy. Teraz wezmę kamerę w zęby. Anka. Otwieramy i kurwa robimy magiczny napój. W ten sposób, o. Teraz idziemy zobaczyć stan wody. A nudzi mi się. Woda się gotuje, o. Mama tutaj sobie, o, robi rarytasy, pokaż to. Weź mamo rękę, pokaż to. Szczypioreczek. O, za mało soli. Nie. Za mało. Jest za mało soli, mamo. No szybciej, szybciej z tą wodą, szybciej. Raz, raz, raz. Ja nie mam czasu. Możemy ewentualnie wziąć jeszcze parówki, podsmażyć. No, podsmażyć parówki. Podsmażyć parówki. No, weź mi ten nóż. O. Tak się robi prawdziwe wegetariańskie jedzenie. Dokładnie. Te. No, szybciej, bo już nie ma o czym gadać. A możemy sobie wziąć cynamon, którego data, którego przydatność data się skończyła. Zaraz znajdziemy. 10 lat temu. Dokładnie 10, coś takiego. No właśnie, jeszcze łyżkę trzeba ogarnąć. O, dokładnie taką łyżeczkę bierzemy stołową. Bierzemy jeszcze talerzyk. Taki nie, taki nie. Talerzyk jest. Wezmę drugi. Jest talerzyk. O Boże, kochany, nie krzycz. No to co z tego? No to zaraz, tutaj idziemy, talerzyk trzeba wziąć, jest talerzyk. Gdzie, gdzie, powiem, daj mi ten talerzyk, mamo, jest talerzyk. I tu jeszcze jeden, który ty przyniosłaś, a nie ja, dziękuję. Idziemy po te szajsy. Woda się zagotowała już prawie. O, właśnie się zagotowała. Bierzemy tę wodę. W ten sposób. I to gówno zalewamy. Kiedy już ten szajs zalewamy? Zupa też to dobrze wiedzieć. Zalejemy. Nie wiedziałeś. Nie chcę zobaczyć. O. Zalewamy sobie. Starczy. I teraz przykrywamy to w ten sposób. Czekamy 5 minut. I kiedy już odczekamy 5 minut, będzie można to jeść. A tymczasem jeszcze trzeba ostatni składnik, czyli łyżkę wziąć. W ten sposób. Tutaj łyżeczkę. Zaraz będę cicho i... I wrócę za 5 minut, a jest godzina, za no to o 16:50 otworzę to i będę jadł, więc do zobaczyska. Witam po cięciu, 5 minut minęło na 100%, bierzemy ten talerz w ten sposób, poparzymy się zaraz ponownie. O, weź tato proszę cię, kurwa, no nie mogę z tobą. Brakuje mi słów na ciebie. Tak, i przestawiamy sobie tą michę. Tutaj, o. Żeby ubrudzić dwa talerze. Żeby, o, dokładnie, żeby upierdolić dwa talerze i taboret. Teraz wystarczy, że tylko tą łyżką pomieszać go w ten sposób.
i niezdrowe żarcie gotowe do wpierdalania. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Sepka w kuchni się podobał. Tak się robi bar czerwony. Dziękuję za uwagę, cześć.